Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, widzowie, jak widzicie, ja tutaj, prawda, toast czołgista w samej pieluszce i jakimś tutaj kasku w Minecrafcie, witam was serdecznie. Jak widzicie, urzęduję dalej w tym domu, w którym spotkałem siebie z przeszłości w sumie, tak, mimo że on jest większy ode mnie, to jest w ogóle mega dziwne, ale spotkałem siebie z przeszłości, mieszkam jakby tutaj w tym domu i nie spotkałem siebie samego od tamtego czasu, jak tutaj go siebie spotkałem i póki co dobrze, mam nadzieję, że się nie spotkamy już po raz kolejny, bo mnie pewnie wyrzuci tutaj z tego, znaczy w sumie sam siebie bym wyrzucił pewnie z tego domu. Niespecjalnie bym tego chciał, bo tutaj nawet mi się dobrze mieszka. No wiecie, poza tym to jest mój dom, ja do niego mam sentyment, ja nie mogę się stąd wynosić, wiecie, o co chodzi. Ale widzowie, przypominając sobie, co się działo na poprzednim odcinku, gdzie usłyszeliśmy śmiech Pennywise'a tam w tamtych kanałach, tak swoją drogą, to te wełny zniknęły, ja ich nie zabrałem, przysięgam, że ich nie zabrałem. Ja nie wiem w ogóle, jak tam w tym tunelu, czy tam też znikły, czy nie. Tego nawet nie sprawdzałem, po prostu tu widziałem, że znikły. I jestem mega ciekaw, czy tu też znikły. Tutaj był lód, tu też go nie ma, nie? W ogóle. I wełny też nie widzę, czyli chyba znikły. O nie, najgorzej. Znikły? Nie ma wszędzie, co tu krowa robi? A nie, ona tutaj jest od dawna już, ja pamiętam, jak my tu byliśmy kiedyś, dawno, dawno temu, to już ta krowa tutaj chodziła. Nie ma tych bloków, zostały usunięte. Ja ich nie usuwałem, nie wiem, kto to zrobił, no pewnie ten Pennywise, aczkolwiek... Dla mnie to jest mocno podejrzane. Słyszeliśmy tam śmiech, ale w sumie nie widzieliśmy go, więc w sumie nie mamy pewności, czy ona by na pewno... tu jest w ogóle jakaś książka, czekajcie, bo ja tak założyłem... La 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 la. Dobra, mi się wydaje, że to jest jakaś stara książka, ale sprawdźmy. Okej, pusta jest. Okej, dobra, czyli po prostu pusta książka. Nie wiem, o co chodzi, odłóżmy ją z powrotem. Nie chcemy jej czytać. Ej, chyba, że to jest jakaś zakazana księga, taka, wiecie, że ją trzeba w odpowiednim momencie przeczytać. I ona wtedy pokazuje jakiś tekst, nie? Ona ma jedną stronę tylko, dobra, wiecie co, zabiorę ją. Lepiej mieć takie rzeczy, bo wydaje mi się, że może to nam się przydać. Aczkolwiek schowałbym ją w jakieś miejsce tak, żebyśmy mogli w każdej chwili, wiecie, później, kiedy indziej może ja na nią spojrzeć, niekoniecznie dzisiaj. Czy ja mam tu jakąś ramkę? Czy jest jakaś ramka w tym, prawda, domku? Czy się nie znajdzie żadna ramka? O, ewentualnie skóra, żebym sobie mógł skraftować. Tu powinny być ramki, czekajcie, czy tu jest ramka? Ja nie, ale jest skóra, dobra, jest skóra. Ramek tutaj nie widzę, chyba nie ma. Tutaj też nie, tutaj też nie, tu dobra, robimy sobie ramkę. Ojej, tu jest ramka jakaś, ale dobra, to nieważne. Tutaj, czekajcie, gdzie są? Dobra, tu. Mamy, tak, zróbmy sobie tą ramkę, okej. Dobra, robimy tu. Tu dookoła, okej, tak się robiło ramkę? Tak się robiło ramkę, dobra. I schowajmy to w jakieś miejsce, w którym będzie to bezpieczne. Wydaje mi się, że takie miejsce nie istnieje, ale mam pomysł. Ja pamiętam, że jak ja tutaj kiedyś byłem, to ja bardzo rzadko wchodziłem tutaj na górę. Bardzo rzadko, naprawdę. To mi się zdarzało naprawdę sporadycznie, żebym ja tutaj wyszedł na górę, bo tu tak naprawdę nie było po co wychodzić. Więc tutaj wydaje mi się, że jest dosyć bezpieczne miejsce na to, żeby schować jakąś rzecz. I wydaje mi się, że właśnie tutaj byłoby idealnie, gdyby nie fakt, że nie mogę tu postawić tej ramki. Ej, co jest gran? Dlaczego nie mogę tu ramki postawić? Ale dobra, mogłem postawić tu. Odłóżmy tutaj tą książkę, niech ona tutaj jest. Z dołu ją może trochę być widać, ale mam nadzieję, że ja z przeszłości w sumie nie zauważę tego. Raczej nie powinienem. Dobra, weźmy sobie ziemniaki tu, bo ja na tych marchewkach jak jem, to co chwilę muszę ją jeść. Nie daje mi to w ogóle głodu, ale widzowie, ja postanowiłem dzisiaj zrobić troszkę... Ła! Zrobić troszkę inną rzecz, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtą stronę, gdzieś tam, był dom Pennywise'a. Tak, widzowie, dom Pennywise'a, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj pójść na sprawdzić. Niestety jestem dzisiaj sam, nie ma ze mną Dave'a, ale sprawdzę to sam. Ja czuję, że jestem odważny, czuję, że mogę takie rzeczy robić, że wiecie, że nie pęknę, nie? Że tak powiem, trzeba zrobić to, trzeba mieć jaja, widzowie, nie można pękać, więc lecimy tam po prostu i zobaczymy. Może uda nam się coś tam odkryć ciekawego, a może i nie. Nie wiem, mam nadzieję, o nie, widzę ten budynek już, nie, to jest najgorsza rzecz na świecie, on tak strasznie wygląda, ale idę w dzień, nie w nocy, żeby po prostu, wiecie, żeby było, że tak powiem, bezpieczniej, żebym się czuł bezpieczniej, bo Pennywise zawsze w nocy atakował, nie w dzień, więc myślę, że możemy się czuć spokojni, a wiecie, a ten dom, no w dzień on nigdy nie był straszny, nie, aczkolwiek teraz jest straszny bardzo, dobra, czekajcie, dlaczego tu takie drobinki latają, co tu się, kurczę, dzieje, ej, dobra, jakaś taka muzyka się włączyła, nie wiem, czy to widzicie, widzowie, słyszycie, czekajcie. Music? Nie, nie music. Muszą być jakieś... Te dźwięki? No coś to takie tutaj... Coś tu... No to są te dźwięki, dobra. Zostawię je trochę głośniej, ale dobra, czy ja chcę tam wchodzić? No dobra, no postanowiłem sobie, że wchodzimy to tak, zakładam zbroję tylko, żeby tutaj czuć się bezpieczniej. Kask czołgisty musi zostać, bo on daje mi największą ochronę. Ej, pamiętam, jak tutaj wchodziłem, jakby to było wczoraj, nie? A to już było, no, chyba z półtorej roku temu, nie? Co to za dźwięki są? Yo. Dobra, straszne, dobra. Ja pamiętam, że tutaj była taka Ej, tu się kiedyś paliło ognisko. Dlaczego ono już się nie pali? I tu jest dźwignia jakaś. O kurczę, tu można zejść na dół. Czekajcie, czy ja chcę tu schodzić? No dobra, zejdźmy.
Zejdźmy. A pamiętam. Pamiętam to, tutaj była, tu było jakieś więzienie, tu ktoś był uwięziony, ja już nawet nie pamiętam kto. Ło, to są fajne bogactwa, dobra, weźmy sobie to. Może nam się przydać, weźmy żelazo, bo ja dosyć biedny tu jestem. Weźmy to drewno, weźmy tabliczkę, już musimy jakąś wiadomość zostawić. Dobra, to jest to, co potrzebujemy. Możemy się stąd wynieść, dobra. Czy chcę to zamykać? Może lepiej nie, może lepiej tego nie zamykajmy. Czekajcie, czy ja tutaj mam jakieś... ja coś chciałem zrobić. O kurde. Ale się wystraszyłem. Ojeny, dobra, czekajcie, dobra. Słyszałem śmiech. Niedobrze, bardzo niedobrze. Czy gdzieś tu może być ten Pennywise? Ej, ja nie wiem, czy ja tu chcę przebywać, naprawdę. Nie wiem, czy ja chcę tu przebywać, nie? Tu była jakaś sala, tu jest jakiś taki... Nie wiem, jak to nazwać, to jest jakiś... Wygląda jak jakiś, nie wiem, jak... Kościół? Nie, to źle. Jakaś taka sala przemówień, czy coś tego typu. Tam jest jakaś tabliczka w ogóle, czekajcie, zobaczmy tą tabliczkę. A, pamiętam, tutaj były te, tu były jakieś takie wyrazy. Wiecie, że w sensie, że zbierałeś jakieś tabliczki i one ostatecznie tworzyły jakieś słowo, ale ja nie pamiętam nawet jakie to było słowo, nie? To... O kurde! O Jezu! Ale się wystraszyłem, go był tam! Jo! O nie. Oj, nie. Dobra, tu się zaczynają się cyrki robić. Co on tam? Czekajcie, ja wiem, tam się dało jakoś wejść na dół. Ja... Nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Dobra, może później. Najpierw sprawdźmy piętra. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Czekajcie, nawet tarczy żadnej nie mam. Nie wiem, tarczy żadnej. Jeden, to pomyślę, jak jest ciemne. Dobra, pochodnia w łapę. Pochodnia w łapę i siekieram. Jak co to mów... Co to był za dźwięk? Coś zadało obrażenie. Widzę, był na górze. Widziałem nick. Dobra, czekajcie. To ja tam nie idę na górę. Sprawdźmy po drugiej stronie, co się dzieje. Ale już się wystraszyłem tych zadanych obrażeń, nie? Tak nagle po prostu coś pum, jakby ktoś nogę złamał. Teraz sprawdźmy ten pokój. Ojej, postawiłem pochodnie, nie, tak, nie. Dobra, w tym pokoju nie ma nic. W tym pokoju jest czysto, dobra. Dobra, muszę ciągle obserwować plecy, czy tutaj się coś nie dzieje. Dobra, ten pokój czysty, dobra. Tutaj nic nie było. Na piętrze go nie ma, dobra, sprawdźmy ten pokój. Czysty, dobra, czyli git. Czyli wszystkie te trzy pokoje są puste. One kiedyś coś tam w nich było, mi się kojarzy, ale teraz jakoś puste. Jest dzwon, czy ja chcę w niego bić? O, jest kolejna tan. U, czyli A-U. Ej, już pamiętam, jakie to było słowo, clown. Dobra, już pamiętam. Teraz mi się przypomniało, dobra, wywalę w dzwona. Dobra, nic się nie stało. Bardzo dobrze, dobra, idziemy na górę, on tam był. Chyba, tak mi się tutaj... Wow, Jezu, zostaw mnie! O, kurczę, znikł, już może się znikać. Nie, proszę, tam się ze mnie nie śmiej. Dobra, czekajcie. Ja muszę sprawdzić jedno miejsce. On jest na górze, szybko sprawdzamy tu na dole. Pamiętacie, co tutaj było? Tutaj było więzienie. I tu była dźwignia, właśnie. Czy tak, ona działa, ale... Tutaj się od... A dobra, to było otwarte. To otwieramy to. Ja muszę tu zobaczyć, co tu było. Pamiętam, że tu było przejście. I to on właśnie tutaj był gdzieś, czekajcie. Tutaj, dobra. Sprawdźmy tu, szybko przejście, czy tutaj jakiejś informacji nie ma. Wiemy już na pewno, że on z powrotem wrócił. I on tu stał, dokładnie w tym miejscu. O, nie, widzowie. Tak by się mieć, dobra, wychodzę stąd. Zamykam to. Niech to, kurczę, zostanie zamknięte. Czy ja sprawdziłem cały ten dom? Wydaje mi... Słyszałem znowu coś. Jakiś krok, czy jakieś, takie nie wiadomo, co to było. Tu było tu się w ogóle paliło kiedyś. Nie wiem, dlaczego to zgasło. Ale jakiś był tego powód, dlaczego to zgasło, tak mi się wydaje, wtedy, ale już nie pamiętam tego powodu. Dobra, nie widzę go tutaj nigdzie, ale wiecie co, widzowie, ja chyba wyjdę stąd, ja chyba wychodzę. Mnie już tutaj chyba się niespecjalnie chce być, bo się zrobiła noc i on się może stać bardziej aktywny tutaj. A bardzo bym nie chciał, żeby... O, kurczę, spadłem sobie na dół, Jezu, jak się wystraszyłem. Dobra, wiecie co, ja opuszczam ten budynek, nie chcę tutaj przebywać. Tu się w ogóle jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ja wracam z powrotem do siebie na chatę, póki jestem jeszcze bezpieczny. Nie będę ryzykował tutaj spotkaniem z nim kolejnym. Tu jest creeper, oczywiście wybuchnij sobie, albo i nie wybuchnij. Dobra, wracam, widzowie, na chatę, mnie to już nie interesuje. Ja tutaj nie chcę przebywać ani chwili dłużej. Jest noc, więc trzeba pójść spać. To jest zbyt niebezpieczne miejsce. Wiemy na pewno, że Pennywise jest. Muszę to koniecznie Dave'owi powiedzieć, że go spotkałem. Nie wiem, czy on go już spotkał, czy nie. Mam nadzieję, że Dave... Pewnie, no on jest szef, to on pewnie wpadł na ten sam pomysł co ja i pewnie też poszedł do tego budynku czy coś, a może nie, zobaczymy, najwyżej z nim jakoś pogadam, dowiem się czegoś, ale ja wracam z powrotem na chatę, widzowie, jeżeli uważacie, że mamy się czego bać, a ja uważam, że mamy, nie, no bo jednak Pennywise wraca z powrotem tutaj, że tak powiem, i że chce nam tutaj robić jakieś dziwne rzeczy, mnie się to nie podoba bardzo, mnie to bardzo stresuje, ja szczerze powiem, że ja się gdzieś bym schował najchętniej, ja wiem, że tutaj jest, patrzcie, tu mogę zrobić takie speedrun, przejście w bok,
No dobrze, więc zróbmy coś takiego. Dobrze, pamiętałem, że tu jest akurat ten płotek elegancko. Ja tutaj się, że tak powiem, schowam. Tutaj mam nadzieję, że nawet ja z przyszłości mnie nie znajdę. Chowam się do szafy i ja tu w tym momencie, widzowie, kończę ten odcinek. Widzimy się na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Pennywise mnie tutaj nie znajdzie.